chciałbym zaprezentować nasz nowy model wozu asenizacyjnego. Jest to model o nazwie Tetrax, widoczny za mną. Najważniejszą cechą, która wyróżnia tą beczkę, to jest układ czterech kół zamontowanych w jednej osi. Dzięki temu możemy zmniejszyć nacisk jednostkowy na podłoże i zastosować większą pojemność zbiornika. Pierwszą wystawą, na której zaprezentowaliśmy tą beczkę, to była wystawa tegoroczna AgroShow. Oczywiście model był do tej pory w naszej ofercie, jednak nie jest to jakiś wiodący produkt na naszym rynku. Bardzo dużo sprzedajemy tych maszyn na rynkach zachodnich. Najciekawszą cechą tego modelu są właśnie, tak jak wspomniałem, te cztery koła zamontowane w jednej osi. Dzięki temu zmniejszamy nacisk jednostkowy na podłoże i możemy uzyskać większe pojemności. W maszynie tej zastosowano bardzo dużo koła o średnicy 38 cali firmy Mitas. Te koła są w jednej osi, w jednej linii i dzięki temu ten nacisk jest rozłożony równomiernie, a nie musimy korzystać z rozwiązania typu tandem, czyli dwuosiowego. Często klienci szukają maszyn, które są jednoosiowe, ale o jak największej pojemności i dzięki temu rozwiązaniu możemy im takie pojemności, o których, które oni sobie życzą, możemy im zapewnić. Bardzo ciekawym rozwiązaniem w tej maszynie jest zamontowanie tak zwanego turbonapełniacza. Do tej pory montowaliśmy je przy bocznym krójcu, przy bocznym zaworze bądź na ramieniu pompującym. Dzięki budowie tego dyszla i tej maszyny mogliśmy rozwiązać tutaj to w następujący sposób, czyli turbonapełniacz został zamontowany pod spodem maszyny, a wyjścia tego turbonapełniacza są na dwie strony, czyli użytkownik niezależnie z której strony podjedzie będzie mógł podłączyć wąż i z tego rozwiązania skorzystać. Dzięki turbonapełniaczowi mamy możliwość szybszego napełnienia beczki, ale również w przypadku pieniącej się gnojowicy zniwelowania troszeczkę tego zjawiska. Dla większego komfortu użytkowania tej maszyny została ona wyposażona w hydrauliczne zawieszenie dyszla. Czyli mamy tutaj, można powiedzieć, resorowany dyszel, lecz nie za pomocą tradycyjnego resora, lecz za pomocą siłowników hydraulicznych. Dzięki temu użytkownik komfortowo może pracować tą maszyną i nie jest narażony na tak zwane szarpanie i ciągnięcie ciągnika w przypadku, gdy zbiornik nie jest pełny. Również maszyna została wyposażona w system dociążania osi przedniej. Czyli jest to również układ hydrauliczny, siłownik ten jest podczepiony do ciągnika, dzięki temu możemy uzyskać równomierny nacisk na wszystkie cztery koła ciągnika. Prezentowany wóz asenizacyjny został wyposażony również w układ umożliwiający podczepienie aplikatora do gnojowicy. Jak wiemy, jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, aby ograniczyć straty nawozów. Klienci nasi coraz częściej decydują się na zakup aplikatora do glebowego i takie rozwiązanie to im właśnie umożliwia, czyli jest zamontowany podnośnik, na którym możemy zamontować praktycznie każdy aplikator z naszej gamy oraz zestaw hydrauliki, dzięki któremu bez problemu będziemy mogli sterować pracą tego aplikatora. Dla jak największego komfortu użytkownika układ hydrauliczny został tak zaprojektowany, aby zminimalizować liczbę operacji, które użytkownik musi wykonać. W zależności od tego, jaki wybierze sterownik, sprowadza się to do tego, aby wcisnął przycisk start lub stop, lub za pomocą funkcji hydraulicznych w prostszej wersji wystarczy opuścić aplikator bądź go rozłożyć. Po więcej informacji na temat naszych wozów asenizacyjnych zapraszam na naszą stronę internetową www.joskin.com, gdzie można się zapoznać z całą charakterystyką wyposażenia tych maszyn oraz obejrzeć ciekawe filmy z pracy tych maszyn.